Miasta członkowskie Metropolii dzięki specjalnie stworzonej grupie zakupowej miały kupić lub wypożyczyć około 80 pojazdów elektrycznych. Tak się jednak nie stanie. Przetarg aktualnie unieważniamy na zakup, najem i leasing samochodów elektrycznych, ponieważ najprościej rzecz ujmując, oferty, które wpłynęły w tym przetargu, znacząco przekraczają budżet, który założyliśmy. Ponadto na wiele z zamówionych pojazdów nie pojawiła się żadna oferta. Największym beneficjentem grupy zakupowej Metropolii miały być Katowice. W tej sytuacji analizujemy to, co się wydarzyło. Próbujemy podjąć decyzję, czy wykonać te dalsze kroki i ogłosić przetargi po prostu na własną rękę, czy dalej próbować to robić w ramach Metropolii. Większość miast chciała zamówić nie tylko samochody osobowe czy dostawcze, lecz przede wszystkim te do zadań specjalnych, jak na przykład czyszczenia ulic. Zakup samochodów elektrycznych ma związek z tak zwaną ustawą o elektromobilności, która nakłada na samorządy obowiązek posiadania w swojej flocie minimum 30% takich pojazdów do 2025 roku. Liczymy na to, że postępowanie będzie ponowione i te auta w końcu się pojawią, chociaż rzeczywiście nie jest to proste, aby je na rynku kupić, więc to nie jest tak, że mamy jakieś wielkie pretensje do Metropolii. Po prostu zwyczajnie liczymy na to, że kolejne postępowanie będzie bardziej szczęśliwe. Grupa zakupowa składała się z 28 podmiotów, a sam przetarg był podzielony na 16 części. O kolejnych krokach w tej sprawie Metropolia ma poinformować w przyszłym tygodniu.